Oliver Korner dla MMA.pl, a ze mną Krystian Wlezień, zwycięstwo w walce co-main event przez efektowny knockout. Co chciałbyś o tym powiedzieć? Tak naprawdę ja dziękuję swojemu przeciwnikowi, że podjął wyzwanie, moim trenerom z Legią Team Tarnów, mojemu bratu, chłopakom odetnie z klubu Centrum Sportu Walki, że mnie znosili, mojej kobiecie, rodzicom. Dla nich są szczególne te podziękowania, bo ja zawsze dam radę się przygotować, zawsze dam radę wyjść do każdego. No wiadomo, że niektórzy są lepsi, niektórzy są gorsi. Moja dyspozycja też może nie być dobra w tym dniu. No ale zawsze podejmuję wyzwanie, chcę się sprawdzać z dobrymi zawodnikami. No i dzięki moim trenerom i moim chłopakom tak to zwycięstwo. Nie? Twoja walka dzisiaj uplasowała się jako co-main event. Było to dla Ciebie jakiś dodatkowy smaczek, dodatkowa motywacja, że tak wysoko postawili Cię w karcie? Znaczy już raz się biłem w main evencie, ale tu bardziej czułem tą atmosferę, ponieważ dużo więcej ludzi na hali, moja rodzina, moi klubowicze, ponieważ sam prowadzę swój klub, Centrum Sportu Walki w Nebicy z moim kolegą Marcinem Blezieniem. No i co, przyjechali, kibicowali mnie. No i kurczę, no co mam powiedzieć, no, bardzo się cieszę, że udało się wygrać. Łukasz jest bardzo doświadczonym parterowcem, bardzo jestem dobry, no ale dzisiaj ja miałem szczęście i po prostu byłem lepiej przygotowany do tego starcia. Widać, że ta walka trwała, no nie trwała, nie było to szybkie starcie. Widać po tobie, że jednak jakieś rany wojenne zostały wyniesione z tej klatki, czyli na pewno nie było to łatwe starcie dla ciebie. No nie, no łatwe na pewno nie było. No, starcie może nie, że nie było łatwe. No przygotowania do tego starcia, nie? No Łukasz jest bardzo dobrym parterowcem, brązowy pas w jiu-jitsu, bardzo szanuję go jako zawodnika tak samo. Skrzyżowaliśmy razem rękawice, tym razem dzisiaj ja okazałem się lepszy, byłem lepiej przygotowany, ale po prostu Bozia pozwoliła mi wygrać. No i co? No i no szczególne podziękowania moim trenerom, którzy na tym czuwają, moim chłopakom z Centrum Sportu Walki, moim trenerom, mojemu trenerowi mentalnemu, Norikowi Koczaranowi, który tak naprawdę ustawił mi głowę. Czuję się pewniejszy, jak wchodzę do klatki, nie czuję tej presji, która ciąży na mnie, ponieważ byłem lepszym zawodnikiem. No i co? I pokazałem to, co potrafiłem. Tam były kłopoty, nie? Ale wydostaliśmy się z nich i jesteśmy na zwycięskim torze. Walczyłeś również tutaj na Gali Silesian na trzeciej edycji. Zwyciężyłeś teraz na czwartej zwycięstwo. Powiedz mi, na kolejnej Gali Silesiana chcesz znowu wystąpić, czy chcesz iść krok dalej do jakiejś organizacji bardziej rozpoznawalnej, większej? Znaczy, ja już się biłem na Babilonie, na Fenie się biłem. Na Fenie przegrałem, walkę na Babilonie wygrałem. No i co, no kurczę, tak, no będę chciał na pewno tu jeszcze zawalczyć, ponieważ mam fajne warunki, Dawid fajnie wszystko dogrywa, na tip-top, moi kibice mają też blisko, no ale oczywiście będę chciał się piąć ku górze, KSW, jak Bozia da, jeszcze inne organizacje, no kurczę, no bardzo marzę o tym, nie? Jestem młodym chłopakiem, żadnych tak naprawdę marzeń, jakichś wyzwań, no i na pewno będę się piał tam, nie? Było właśnie słychać tych kibiców, tak jak tutaj wspominałeś, głośno Cię dopingowali, ale chciałem też porozmawiać o tym, jak Ci się tutaj podoba właśnie, jak kibice przyjechali, no to z Dębicy jest jednak ten trochę kawałek, ale ta liczna grupa osób przyjechała i Cię tutaj wspierała. Ze mną zawsze przyjeżdża liczna grupa kibiców, moi rodzice, mój brat dzisiaj akurat był ze mną w narożniku, moi klubowicze, no i kurczę, moje chłopaki z osiedla tak samo, ponieważ się z nimi wychowałem. Do dzisiaj z nimi trzymam, troszeczkę każdy ma inne priorytety, ale dalej jesteśmy znajomymi. Jeżeli trzeba sobie pomóc, pomożemy sobie. Zawsze się ktoś wepsze dobrym słowem. No i bardzo się cieszę, że są ze mną. Zawsze są ze mną i myślę, że zawsze pozostaną. No jak przegrałem chyba dwa razy z rzędu, nie pamiętam dokładnie, bo emocje, nie? To i tak ze mną byli, zawsze ze mną byli. Dziękuję im całym sercem za to, że są, nie? To miejmy nadzieję, że te wygrane teraz to taki dobry prognostyk po tych porażkach. Chciałem Cię jeszcze zapytać, jakie plany na końcówkę tego roku? Odpoczywasz czy powrót na matę, tak jak mówisz, prowadzisz klub, więc pewnie jesteś też trenerem. Jakie plany na tą końcówkę roku? No na pewno będę chciał odpocząć, z moją narzeczoną troszeczkę pobyć, bo ona też przeżywa to i nie mam dla niej czasu tak naprawdę. Mam pieska też, Rambo, Boston Terrierka, tak samo chcę z nim sobie posiedzieć, ze swoją kobietą. Chłopaków przygotować jeszcze na jedne zawody, mamy jedne zawody w kickboxingu z nimi. No i co, i pobyć bardziej jeszcze z rodziną, nie? Święta, odpocząć, pojeść. No i w następnym roku będziemy myśleli, co tak naprawdę będziemy dalej robić z trenerami razem, więc
na pewno wymyślą coś dobrego, nie? Do domu macie kawałek, jest tutaj ta twoja grupa wsparcia. Będzie czas na jakąś imprezę tutaj, czy wracacie i w domu coś będziecie świętować? Nie, no jadę do domu z moją dziewczyną i moją narzeczoną, bo się obrazi jeszcze, nie? Z moją narzeczoną usiądziemy, zobaczy mojego pieska, no i pewnie jutro coś porobimy, jutro niedziela, nie? Tak, tak, jutro, jutro niedziela, jutro coś porobimy. W poniedziałek wrócę do chłopaków, tylko prowadzę treningi, nie trenuję, więc coś na pewno będzie, nie? No to super, ja ci gratuluję tego zwycięstwa, bardzo efektownego knockoutu, bo twój przeciwnik no, słaniał się na nogach, dwie, trzy sekundy się słaniał na nogach, szedł do tyłu, no i sędzia przerwał. Gratuluję ci raz jeszcze, życzę ci powodzenia, no i mam nadzieję, że z tej zwycięskiej ścieżki już szybko nie zejdziesz. Chciałbym jeszcze podziękować moim trenerom, sponsorom wszystkim, którym widać na koszulkach, teraz nie wymienię. Łukaszowi tak samo za podjęcie wyzwania, za podjęcie walki. To było dużo dla mnie wyzwanie, ponieważ jest bardzo dobrym parterowcem. Trenerowi Warzale, Drogosiowi, Piechnikowi, mojemu trenerowi mentalnemu, Norikowi Kociarianowi, no i wszystkim chłopakom, którzy mi pomagali. No nie dam rady teraz ich wymienić, ale dziękuję za to bardzo. I jeszcze Arturowi Gwoździowi, na samą walkę wezmę od ciebie, nie? To jeszcze szybkie pytanie, bo właśnie przed nami walka wieczoru. Waga Open, myślisz, jaki rezultat tutaj będzie też przed czasem? Skończy się tak jak wszystkie pojedynki dzisiaj? Czy myślisz, że może mogą nas tutaj zaskoczyć zawodnicy? Myślę, że nie zaskoczą. Jestem jak najbardziej za Tomkiem Kolcunem, ponieważ to jest chłop z Podkarpacia, ja tak samo jestem z Podkarpacia, więc życzę mu zwycięstwa, chociaż Ariel też jest bardzo fajnym chłopakiem, porozmawialiśmy w szatni, byliśmy razem w szatni, więc życzę obu zajebistej walki. No i co? No i niech Bozia tak naprawdę pokaże, kto będzie lepszy w tym. Ja ci jeszcze raz dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. No i życzę powodzenia w kolejnych starciach. Dziękuję bardzo. Zdrowia. Dziękuję.